Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Halina Bieda, Dzień senator dobry. Koalicji witam Obywatelskiej. Dzień dobry. Daktora, witam wszystkich Państwa. Zacznijmy od y, bardzo smutnych, niepokojących informacji o stanie zdrowia Marka Plury. Lekarze walczą o życie pana senatora w szpitalu. Y, co można w tej sytuacji powiedzieć? To, że chyba Marek Plura nigdy. Yy, się nie poddawał i to pozwala mieć nadzieję. Jeszcze, co pani sądzi o tym? Zawsze był yy, dzielny, zawsze dla ludzi. Życzę jemu i wszystkim państwu zdrowia, a szanując prywatność rodziny, może przejdźmy do następnego pytania. Pani w yy, jakie pani mam nadzieję związane z transformacją Śląska? Tak szczerze, tak z wątroby proszę. Yy, ja zawsze mówię tak, że po czynach ich poznacie, Ponieważ ustawa o Funduszu Transformacji y, Śląska no, przeszła przez Senat. Wprowadziliśmy tam y, kilka poprawek, naszym zdaniem y, znaczących. To był pani pomysł, żeby y, spółkę, tak. którą z Bytomia zarządzać transformacją? Tak. tak. Dlatego, że Bytom, przypomnę, był jednym z trzech miast wpisanych do obszaru strategicznej interwencji. Y, Bytom, y, podobnie jak i wiele innych miast... Y, pogórniczych czy górniczych, tak, boryka się z wieloma y, problemami. Ale w Bytomiu już jest taka spółka, która zajmuje się transformacją, nie wiem, czy pani kojarzy? Y, tak, natomiast y, wydaje spółka mi się... Restrukturyzacji spółka Restrukturyzacji Kopań. Spółka Restrukturyzacji Kopań, oczywiście, natomiast no, problemy, z jakimi ta spółka też się boryka, chociażby z zasobem y, mieszkaniowym, y, z likwidacją kopań, tak, natomiast jeśli jest powoływany fundusz, a biorąc pod uwagę większość sejmową, wiemy, że taki fundusz y, powstanie, to razem z senatorami no, uznaliśmy, że nic by się nie stało, jeśli taka siedziba byłaby w Bytomiu. Ten pomysł na przykład torpedował, między innymi, oczywiście poseł Marek Suski na komisji właściwej. Ja powiem tak. No, rzadko kiedy nasze poprawki przechodzą w Sejmie, natomiast ja uważam, że zawsze powinniśmy próbować i to robimy. Dla nas ważną poprawką też była ta dotycząca składu Rady Nadzorczej, bo przypomnę, że w pierwotnej wersji tam było Siedmiu ministrów ze wszystkich możliwych dziedzin, dwóch przedstawicieli województwa śląskiego. Ani jednego samorządowca. Ani jednego samorządowca. My wprowadziliśmy taką poprawkę, aby było dwóch przedstawicieli śląskiego związku gmin i powiatów. Też przepadło. Też przepadło i jeden przedstawiciel właśnie gmin górniczych. Także poprawki niestety przepadły. Zwiększaliśmy też tam ten początkowy kapitał, jak i coroczne środki, które mają być na transformację tu O tym jeszcze porozmawiamy, tak przy okazji jeszcze. Ciężko pominąć tak y, interesujące stanowisko. Poseł Marek Słowski stwierdził wczoraj, że Niemcy chcą odzyskać Śląsk. Wie pani coś o tym? Nic mi nie wiadomo. Jestem w grupie, y, senackiej grupie polsko-niemieckiej. Nic mi o tym nie wiadomo. I wątpię, aby to była prawda. i pomoże nawet. Tylko nie wiem, czy który, by, czy dolny, czy górny, czy oba. Trzeba by pana y, posła zapytać, skąd ma takie informacje. Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zesada, witam ponownie. Halina bieda, senator witam koalicji ponownie. obywatelskiej jest naszym gościem. Po raz drugi panie i państwa witamy. Panie senator, poprawki senatu w ustawie powołującej spółkę rządową która ma zarządzać Funduszem Transformacji Śląska, tak to się nazywa. Po co, o, po co one właściwie, co yy, miały służyć? Tłumaczenia ministerstwa były takie, że ta transformacja jest konieczna, no i ktoś ją musi zrobić. Natomiast biorąc pod uwagę skład Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę pewne zapisy dotyczące programów węglowych, no, nam się to. Nie podobało, tak? Dlatego, że tak naprawdę znowu w Warszawie decydowano by o tym, co dla Śląska jest y, najlepsze. Stąd wprowadziliśmy y, kilka poprawek, tak, aby ta decyzyjność, jeśli już takowy fundusz ma powstać, no była u nas. Jest 800 milionów złotych w skali dekady, to jakieś 80 rocznie. Może być nawet jeszcze mniej, ale to już inny, inna kwestia. A senat na NATO dołóżmy miliard złotych do tej kwoty. Tak. Bo nam się, biorąc pod uwagę też, przedstaw, przed, przedstawiciele gmin górniczych byli na komisji, tak? Jeśli słyszymy o wydatkach rzędu 100 milionów, tak? które musi wydać taka gmina na odwadnianie, na zabezpieczenie terenów. Biorąc... Zacznijmy od tego, że wzmiankowana wcześniej przez nas spółka restrukturyzacji kopalń, dzisiaj w swoich zasobach ma większość tego. Większość terenów poprodukcyjnych, poprzemysłowych. Ma większość i co roku jest taka specjalna ustawa o specjalnych podmiotach w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie te środki właśnie są przeznaczane. Między innymi też dla kopalni w Wieliczce, dla Muzeum Górnictwa węglowego. My... Zgadza się, tylko samorządy, które chciałyby, na przykład, wiemy o tym, że wiele tych terenów poprzemysłowych, pokopalnianych. Czy powódniczych? To są tereny w centrum miasta, bo one Dokładnie miasto tak. obrastało tak. po prostu wokół zakładu. I, i dzisiaj samorządy mogą sobie przetargu stanąć, żeby te, tego typu teren przejąć i coś próbować z nim zrobić. To, jaką transformację my chcemy robić, skoro nawet większość tego, tego, tego obszaru poprzemysłowego to nawet nie jest w rękach samorządu. To po pierwsze. Po drugie my zadawaliśmy takie pytania, tak, jaka, o jaki? program, na co to będzie. Natomiast jakie były odpowiedzi? w ustawie jest zapisane, że taki program dopiero ten fundusz stworzy. Pani senator, czy wy, senatorowie, wrzuciliście ten miliard do tego budżetu tak na awanturę? Bo ta kwota nic nie zmienia. Tak jak nic nie zmienia 800 milionów złotych zaplanowane pierwotnie. To jest ciągle za mało. To jest ciągle za mało. Natomiast to nie było że miliard, bo pierwotnie było pół, pół miliarda, więc my jakby no podwoiliśmy tą stawkę. Uznaliśmy, że pieniądze, które są niezbędne, aby na Śląsku rzeczywiście rewitalizacja terenów poprzemysłowych miała miejsce, to tak naprawdę, myślę, że to byłoby kilkanaście miliardów. Tak jak pan redaktor mówi, tak? To ciągle są za małe za małe środki. Natomiast po konsultacjach też z przedstawicielami gmin górniczych, no wydawało nam się, że być może ta kwota na początek, tak, bo yy, fundusz może pozyskiwać też środki na swoją działalność. Podobno. Zobaczymy, jak się to w życiu potoczy. Hmm, to, czy to jest oczywiście dużo pieniędzy dla pani i dla mnie na przykład, dla państwa. E, ale można dla sobie, miast nie za dużo. Można pewnie. sobie życie ułożyć, ale na transformację regionu, z którego, w którym z górnictwa wciąż żyje kilkaset tysięcy tak. ludzi... No to Ciągle jest bardzo, mało. bardzo mało i po, podkreślmy jeszcze 800 milionów to jest w skali dekady, czyli to nie jest 800 milionów jednorazowo no To kwota, jest rocznie tylko, 80. Tylko tak. 80 rocznie. Tak byłoby 180 rocznie, ale to też niedużo. E, tak czy inaczej? E, poprawki odrzucone w Ustawa w pierwotnej wersji, w pierwotnym kształcie tego typu projekt będzie wdrażany, jak rozumiem. To Ta, jest no tak, stan na dzisiaj. Trafi do pana prezydenta. Myślę, że pan prezydent... Apelu, będzie będziecie jeszcze po, pod, apelować. Pani pod, senator Bytomia to... będzie apelować jeszcze do prezydenta, żeby może. Ja myślę, że, się że, na, na tym? że na tym etapie chyba już. Nie ma sensu? Nie. E, kolejne wyzwanie w Senacie. W związku z, że tak powiem, procedowaniem tego, co wychodzi z sejmu. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Będą poprawki. Tak, będą, po, będą poprawki, to na pewno w tej chwili ustawa jest zwołane już posiedzenie Senatu na 31 stycznia. Wcześniej będą oczywiście komisje, komisja ustawodawcza, komisja praworządności praw człowieka i petycji, które tą ustawą będą się zajmowały, więc dziś już nad nią pracujemy. Na pewno poprawki będą wprowadzone. No pytanie jest, czy tak jak zazwyczaj lub zawsze się odbywa, te poprawki zostaną w sejmie odrzucone. Pytanie, przez kogo zostaną odrzucone ewentualnie, bo znamy wyniki pierwszego głosowania w tej sprawie? Solidarna Polska chodząca w skład zjednoczonej prawicy po prostu była przeciw, natomiast w tym kontekście poprawiania w Senacie tej ustawy, pytanie, czy będzie to próba naprawienia również kolejnego nieporozumienia w opozycji? Ja mam taką nadzieję, że, że opozycja tym razem będzie głosowała zgodnie za y, poprawkami, które w Senacie zostaną wprowadzone. Natomiast y, każdorazowo... raz. za poprawkami w Senacie wprowadzonymi, tak, tak, tak? Zgodnie? Tak, tak. Y, natomiast no, y, wiemy dobrze, panie redaktorze, że każde posiedzenie y, niesie różną większość. Tak? I liczba y, posłów za lub przeciw no, jest w różnej konfiguracji. także. No tak, ale wy, wy opozycja... Będziemy zrozumie... za poprawkami, tak no, mam nadzieję. To, 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 to tego się nie da przewidzieć jeszcze do końca. Natomiast w sprawie tej konkretnej ustawy Platforma i Partia Polska 2050 y mieli podobno się solidarnie wstrzymać w Sejmie, ale ci drudzy, Polska 2050, byli jednak przeciwko. No i dzisiaj właśnie okazuje się, że tak nie bardzo chyba się nawzajem rozumieją. Ja liczę na to, że tym razem będzie inaczej i że zgodnie za poprawkami w Sejmie opozycja zagłosuje. Mm, a... Oceniając to wstrzymanie się Platformy, to może to był błąd. To znaczy, trudno tutaj mówić o błędzie, tak? dlatego że yy, tak jest, że Senat z racji posiadania większości w Senacie no, takie poprawki może wprowadzić. I, yy, A czego często one się z... dotyczyły te poprawki? To, znaczy, no, to, ta, to, to, są, to są te, te kluczowe, tak? czyli ustawa kagańcowa, yy, izba yy, dyscyplinarna. Yy, one zostaną na pewno wprowadzone, tak? natomiast no Senat też tak zazwyczaj pracuje, tak, że poprawia to, co w Sejmie. My czasem mamy kilkadziesiąt poprawek samych legislacyjnych, tak nie mówiąc już o merytorycznych. I też dlatego to posiedzenie no, nie mogło się odbyć dzień po posiedzeniu sejmowym, bo jednak legislatorzy no, muszą nad tą ustawą popracować z nami merytorycznie. Także to, to nie jest tak, że szybko, 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 bo potem y, często wiemy, że ustawa nie wejdzie w życie, a już musi być nowelizowana. Pani senator, pakt senacki podobno jednakowoż jest dogadany? takie są znowu. <laughs> ja myślę, że jest dogadany i tutaj nie mam wątpliwości, że tak jak w wyborach 2019 roku, tak również w tych wyborach jesiennych pakt senacki stanie się faktem. I to jest umowa. Ja nie uczestniczę w, w rozmowach dotyczących paktu senackiego, natomiast ja myślę, że w stosownym Ale czasie czy... Czy tego typu pakt zaakceptowały wszystkie ugrupowania opozycyjne czy znowu się okaże na przykład że nie wiem Polska 2050 Co się okaże albo panie ktoś. redaktorze to y, zobaczymy natomiast y, ja na dzisiaj, spotkaniu w, dzisiaj uważam że wszystkie y, partie są dogadane aby taki pakt y, funkcjonował i w wyborach startował Senatorowie którzy, którzy dziś sprawują mandat jakby z automatu są kandydatami w, w ramach paktu senackiego to po pierwsze po drugie, do dogadania są miejsca, w których, że tak powiem, szeroko pojmowana opozycja dzisiaj senatora nie ma. To jest prawda na temat tego? Większość, paktu? Bo, większość bo nie wszyscy z obecnych senatorów demokratycznej większości chcą kandydować do Senatu. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie uczestniczę w rozmowach dotyczących paktu senackiego, ale myślę, że ci, którzy uczestniczą, na pewno stosowne decyzję podejmą, tak, abyśmy... U nas jakie zmiany zapowiadają, tak, z tych senatorów, którzy e, dzisiaj senatorami są? No na, ktoś, pewno, z, na pewno, Ktoś nie zamierza na pewno startować? Nie, nie, nie. Z y, senatorów demokratycznej większości z województwa śląskiego y, wszyscy zamierzają startować. Natomiast jeśli chodzi o okręgi wyborcze, z których y, mandaty ma PiS... Y, o to, o to chodzi, nie wiem. No. Czy mm -hmm. to jest Rybnik Racibusz na przykład? Tak, tu świętochłowice, Chorzów. Yy... A tak, tak, tak. Tam Częstochowa. To była spektakularna historia. W Częstochowa. Ogóle. Także... Częstochowa i po Cieszyń, zdaje się. Tak, 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 tam gdzie senator Kopec jest. Marszałek Justowski. Zapowiada strategię dla kultury w województwie śląskim. Jakieś życzenia może? Ja się cieszę, że taka strategia powstanie, ponieważ ja zawsze y, y, działałam w kulturze miałem, i ona że, jest miałem, mi miałem, że pani powie, ja zawsze mówiłam marszałkowi, niech pan w końcu uruchomi tę strategię. Y, y, kiedyś były kongresy kultury na Śląsku, jeszcze jak świętej pamięci y, Ucja Ginko była dyrektorem y, Wydziału Kultury. Ja uważam, że o kulturze zawsze trzeba rozmawiać. Tak? Kultury nie powinno się traktować z buta. Ponieważ ym, jest to bardzo wrażliwa tkanka, tak? I dla nas, myślę, wszystkich bardzo ważna. Dlatego ja jestem za rozmowami, za powstaniem takiej. Dużo strategii. ciekawego się w kulturze śląskiej wydarzyło. E, tak, wydarzyło <grym> też, ale dużo to, to jak rozumiem, e, są te m, e, mniej chwalebne czyny. E, czyny. Ale dużo się dzieje też dobrego. Popatrzmy na, nie wiem, literaturę, która wychodzi na teatr, dzisiaj... To znaczy na pewno, jeśli chodzi o Tak, środki... po śląsku, w, na warszawskiej scenie, oklaskiwany na stojąco właściwie, mimo oszczerc zrzucanych pod adresem Warszawki. Autora. <laughs> to znaczy, no, absolutnie pan redaktor ma rację, tak? I uważam, że ta przestrzeń y, kultury, ona jest bardzo ważna dla nas wszystkich, tak? Y, to, że kultura często jest traktowana po macoszemu, bo jeśli nie ma środków, no jeśli nie ma środków, to zazwyczaj Ścina się no z czego? No z kultury. Nie wszyscy rozumieją jej wagę i, i istotę jej funkcjonowania, tak? Instytucje kultury, które no mają taką różnorodność, ja absolutnie będę chciała, jeśli taka będzie możliwość, uczestniczyć w zespole, który taką strategię będzie tworzył. Uważam, że mam duże doświadczenie. W tej dziedzinie i myślę, że nad taką strategią powinny, w, taki, w opracowaniu takiej strategii, no, powinny uczestniczyć osoby z różnych tak No tak, I, środowisko. I dziedzin, ja i środowisko. Rozumiem, Marszałek sam uważam. mówi: Panteon Górnośląski do rewizji, zgoda do rewizji. A nie o... zaskoczona w ogóle? Myślę, że nie, dlatego, że dyskusje nad Panteonem no, były jednymi z najbardziej burzliwych. Głównie... Były jakieś dyskusje do mniej więcej tak do otwarcia? Tak? Yy, to znaczy, no były dyskusje w forum w przestrzeni publicznej, tak? tak? Ale yy, nikt z Panteonu specjalnie nie uczestniczył. Jeśli no, nie, nie uczestniczył, yy, był zamknięty zespół, który ostateczną decyzję co do listy osób znajdujących się w Panteonie stworzył. Yy, ja uważam, że zawsze warto rozmawiać da i, się i poprawiać. Ten Poprawić ja zawsze wszystko się da poprawić. Podobnie jest ze zgodą, tak? A to Panteon w takim razie, bo tam przede wszystkim jedno słowo jeszcze przydałby się może scenariusz. No scenariusz, ja powiem tak szczerze, że nie byłam w Panteonie jeszcze. Natomiast scenariusz, każde muzeum narracyjne zwłaszcza, tak, bo z takim tu mamy do czynienia, no, musi mieć scenariusz, musi mieć jakąś opowieść. Bo to to jest może być może, pierwszym, który tego scenariusza nie ma. Panie bo redaktorze, nie obiecuję, że wkrótce czy pani przejdzie i wtedy możemy rozmawiać, bo Pana nie. Pan wróci ze scenariuszem jeszcze gotowym. Może Dobrze. być, biorąc pod uwagę scenariusz, jaki był w muzeum, który cieszył się dużą popularnością. Myślę, że taki można by stworzyć. A co zrobić ze zgodą? Jeśli chodzi o zgodę, to ja pracowałam, będąc jeszcze dyrektorem Muzeum Postań Śląskich, w takim komitecie społecznym, gdzie też byli przedstawiciele i mniejszości niemieckiej. Była pani Izabela Kinel, która ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o, o takie. Y, tworzenie właśnie miejsc y, pamięci. Był też y, w kontakcie, byliśmy z panem Gruszką, jednym z y, więźniów, ostatnim, ostatnim y, obozu na zgodzie. Byli też przedstawiciele y, miasta Świętochłowice. Mieliśmy już pozyskane środki, bo i pan Gruszka y, przekazał. I Na, też co? na y, budowę i stworzenie pomnika według y, projektu pana Grzybowskiego, który kilkanaście lat temu powstał. On tam miał być y, zmodyfikowany. Nawet mieliśmy konto założone w banku, aby zbierać te środki. Chcieliśmy też z tyłu postawić kilka takich tablic edukacyjnych, tak, które by o tym miejscu mówiły. Bo dzisiaj, poza tym, że są w trzech językach tablice, krótkie tablice informujące o tym, co tutaj było, no to takich edukacyjnych form tam nie ma. Także ja uważam, że to wszystko można stworzyć i zrobić tak, aby to miało sens. Mnie osobiście nie do końca przekonywał pomysł powstania takiego centrum tam, ponieważ no, raz, że to miejsce jest trochę na uboczu. Tak? Ja wiem, jak jest trudno prowadzić taką placówkę, czy, czy muzealną, czy placówkę edukacyjną, tak? żeby no, przyjeżdżali tam ludzie, tak? no, bo stworzenie samego centrum, żeby ono tylko było, to ja uważam, to, to nie ma sensu, to jest szkoda jest, tych pieniędzy. Tak? z Radzionków na przykład. No jest, jest Radzionków, ale wiemy, tak, ile to kosztuje wysiłku i zabiegów, żeby tam yy, chcieli przyjeżdżać ludzie czy na lekcje. Yy, czy, znaczy czy pomysł ogromne. jest nadal w nadal na fazie, po, po tych kilku latach w fazie bardzo wstępnej, więc właściwie jeszcze nie ma nawet o czym rozmawiać, natomiast to, co jest tam na razie od kilku miesięcy, tygodni, może bardziej, <laughs> to makieta obozu, tak? na którym znalazł się słynny napis, napis mhm. o reżimie niemieckim komunistycznym. Czy panią to Razi. Tak, to znaczy, bo ja uważam, że zawsze powinna być y, zgodność y, formy i treści, tak, no bo albo mówimy y, niemiecki i komunistyczny, tak, no to nie są jakby pojęcia, y, nazwijmy z, tej, z tych samych kategorii, tak. Zwłaszcza, że y, no na tablicach jest właściwy zapis, bo jest o pamięci y, ofiar totalitarnej przemocy systemów nazistowskiego i komunistycznego. Więc na tablicach jest... Podobno, podobno centrala IPN naciskała na tego typu sentencje, tak, mhm. takie sformułowanie. Mhm. Tego nie wiem, bo nie uczestniczyłam w, w tworzeniu tej makiety. Natomiast biorąc pod uwagę, że te tablice są tak, i treść na tych tablicach też była długo negocjowana i osiągnięto jakiś konsensus, jakiś kompromis, tak, no to można było z niego skorzystać. Jeśli nic nie potrafimy wymyślić lepszego no to można korzystać z tego, co jest dobre. Pamięta pani pomnik Orfantago w Warszawie? Tak. Tam się dało poprawić po chwili refleksji. Spóźnionej. To nie było, panie redaktorze, po chwili refleksji, ponieważ tam akurat uczestniczyłam w pracach powstawania tego pomnika. Była to refleksja, pierwotnie. No jak? Nie, nie, nie. nie, nie. No to? nie, nie, nie. No pierwotnie nie było hasła Śląski, dopiero po fakcie. Panie redaktorze, się hasła on nie pojawił. było, dlatego że komisja, w której pracowałam, uznała, że... Korfanty nie był tylko politykiem śląskim, tak? Bo polityk śląski. Wszyscy się z tym zgodzili. Wszyscy się Tak, ale chodziło bardziej o to, że miał wymiar większy niż tylko śląski. I wtedy uznaliśmy, że to śląski go ogranicza, tak? Natomiast ponieważ też u pana redaktora taka y, dyskusja się toczyła, y, jako kobieta y, czynu pragmatyczna. Y, rozmawiałam ze wszystkimi środowiskami, tak, i napis, No to chyba który... nazywa refleksja właśnie. No dobrze, tak czy inaczej, udało się zmienić... Udało się, tak. Za zgodą i autora pomnika tak miasta stołecznego Warszawy, wszystkich członków komisji konkursowej, dziś jest dopisek Syn Ziemi Śląskiej, taki sam jak jest na grobie Korfantego. Jasne. Czy w związku z tym y, podobny sposób można byłoby... Zmodyfikować ten nieszczęsny napis. Na ja związku. uważam, że taki napis można zmodyfikować, tylko wszystkie y, osoby, no, które tam to postawimy, no, trzeba rozmawiać. Uważam, to, jest to pierwsze... że jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Główny Urząd Statystyczny to jakoś. Y, jest mi bliski w wykształcenia geograficznego, często z roczników statystycznych na lekcji korzystaliśmy. Z korespondencji pozostajecie? Pozostajemy, tak. Czy Pani wie cokolwiek o wynikach spisu powszechnego w... więcej niż my wiemy, to znaczy dwa lata? Potrwa liczenie w sumie? Nie. Ślązaków. Absolutnie nie wiem, dlatego że sama też złożyłam takie y, oświadczenie, y, kiedy będą pełne wyniki spisu powszechnego. No i odpowiedź jest taka, jak chyba też y, europoseł Kochut otrzymał, czy w przestrzeni publicznej się pojawiła. Że Dwa lata poczekać. liczenia wyników spisu powszechnego, który był być, przeprowadzony elektronicznie. O co tu chodzi jeszcze? Być może mają jakieś takie liczydła jak kiedyś i dlatego to tak długo trwa. A poważnie? Panie redaktorze, trudno mi to oceniać, bo wydaje mi się, że w dzisiejszej dobie, tak, kiedyś jak sama byłam rachmistrzem spisowym, będąc uczennicą klasy maturalnej, bo już wtedy tam, mieliśmy te 18 lat, więc być może wtedy nie pamiętam, musiałabym sprawdzić, ile wtedy trwało od czasu zakończenia spisu do ogłoszenia wyników. Powiem szczerze, że. że nie. Lata. Tak, wtedy dwa lata też? Czas nie, nie dwa lata dzisiaj. Aha, dwa lata dwa dzisiaj, lata ale dzisiaj. ja z ciekawością sprawdzę. Spisek, czy po prostu... No. Sprawdzę, ile trwało wtedy. Nieporządek. Nie chcę tego jakby oceniać, natomiast uważam, że jest to y, dla mnie dziwne, że, że tyle to musi trwać. Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej była dziś z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję Miłego bardzo. Miłego weekendu. I nawet weekendu. Do usłyszenia, usłyszenia. i do zobaczenia.